dobry. Goszczo.xpl, Ewa Farna. Dziś przed koncertem. Witam, dzień dobry. Przed koncertem Ewa Fest. Co to za święto? Ewa Fest to święto moich fanów, tak naprawdę. Międzynarodowe spotkanie fanów z Polski, z Czech, też ze Słowacji, którzy przyjeżdżają tutaj do Cieszyna po raz drugi. Chociaż międzynarodowe zloty mieliśmy już po raz ósmy, ale po raz drugi w Cieszynie. No i zabieram w swoje strony rodzinne, chcę pokazać skąd pochodzę. I myślę, że Cieszyn to jest idealne miasto do połączenia właśnie Polaków i Czechów, no bo graniczne miasto. Świetnie, tak. I jeszcze jest jeszcze cel charytatywny tego koncertu. Tak, cała impreza tak naprawdę dwu-trzydniowa zazwyczaj bywa. Jest cały dochód przeznaczony zawsze na cele charytatywne. Borówka, to jest non-profit organizacja, z której jestem patronem już od kilku lat, oraz Fundusz Rozwoju Zaolzia, żeby gdzieś tam trochę finansów zwrócić z powrotem do swojego regionu, któremu wiele zawdzięczam, tak po prostu to czuję. Więc tak, to jest taka impreza typowo pod fanów robiona i po prostu, żeby to, co robię, miało trochę sensu. Pod region, jak się pani czuje w naszym regionie? No, też ja to jest mój region kochany, z którego pochodzę, uwielbiam, jestem bardzo wdzięczna za to, co mi dał, więc dlatego tutaj wszystkich przywożę, a nie do Pragi czy gdzie indziej, do Warszawy. Tutaj są naprawdę miejsca, w których ja studiowałam, chodziłam do szkoły, chodziłam poza lekcje gdzieś tam z kumplami, gdzie wszystkie przeżyłam bale szkolne, więc to są takie miejsca, z którymi jestem bardzo mocno powiązana i dlatego tutaj ich zabieram, bo czuję się tutaj po prostu jak w domu. Super. A gwara nasza, cieszyńska? No jest, oczywiście, ale w zeszłym roku mieliśmy taki punkt programu właśnie talk show o Śląsku Cieszyńskim, więc był taki punkt programu w niedzielę, że naprawdę byłam w stroju cieszyńskim, mieliśmy też występ z zespołem Olza w strojach i był cały temat tak naprawdę o Śląska Cieszyńskiego. W tym roku, no ponieważ w zeszłym już fani to wysłuchali, więc w tym roku jest trochę inaczej, ale na następny raz znowu coś przygotujemy. W tym roku miało być spacer po Cieszynie z przewodnikiem, żeby pokazać też trochę fanom Cieszyn jako taki, no ale niestety pogoda nie pozwoliła, więc mam nadzieję, że za rok się uda. Pogoda jest iście koncertowa i bardzo dobrze, że tu jesteśmy i będziemy słuchać, a nie chodzić. Zapytam o jeszcze film na przykład, bo wiem, że niedawno zagrała pani w filmie czesko-niemieckim, tak? Jak się grało? No, ciekawe to było doświadczenie. Właśnie też udało nam się tutaj na piątek w kinie ten film pokazać fanom, którzy nie mogli na przykład tego zobaczyć w Polsce. No jest to, powiedzmy, film nie do końca taki wesoły, komercyjny. Jest to zupełnie coś innego. Jestem ciekawa, co fani będą mówili. Dla mnie to jest ciekawe, ponieważ zagrałam rolę Marty, dziewczyny takiej zwykłej z wioski. Starszej, nawet niż jestem ja, w wieku 26 lat i występowałam bez makijażu, tak naprawdę zagrałam to, co miałam zrobić i później już nie wiem, co się z tym filmem stało, tak na tym polega rola aktora, a tutaj jednak w muzyce zawsze wszystko pilnuję do ostatniego, żeby było na ostatni guzik dopięte i wszystko jest na moją głowę. Ale widziała pani już ten film? Tak, widziałam. Ale na przykład niektórzy moi fani widzieli wcześniej, że a coś dla mnie jest po prostu doświadczenie niecodzienne, bo zawsze jak na przykład wypuszczam płytę, no to oczywiście słucham jej kilkakrotnie, niż zanim wypuściłam ją w świat. A tutaj to praca reżysera i scenarzysty i tak dalej, więc naprawdę ciekawe doświadczenie. I na pewno nie pierwsze, tak mi się wydaje, znając pani drogę artystyczną. W sumie pierwsze takie, gdzie grałam jeszcze w serialu, kiedy miałam 14 lat. Grałam też parę razy Ewę Farną, czyli siebie, co nie jest akurat jakiś tam mega wyczyn aktorski. Tutaj po raz pierwszy miałam możliwość tak naprawdę zagrać w Czechach rolę, taką naprawdę rolę aktorską. Ja tutaj widzę menadżera, który już daje znaki dymne, że już kończymy pomału koncert. Zapytam, miało miejsce takie wydarzenie niezbyt przyjemne dla pani, na pewno bardzo nieprzyjemne, jeżeli chodzi o koncert w Sopocie. To było przyjemne, natomiast to, co się działo równocześnie, mówię o hakerze. Czy już tam ktoś został złapany? Coś możemy na ten temat dowiedzieć się? Ojej, nie do końca jestem pewna. Cały czas nasi ludzie gdzieś tam pracują, żeby znaleźć tego człowieka. Jesteśmy bardzo blisko, już tylko potrzebujemy potwierdzić tożsamość, żeby nie oskarżyć kogoś, kto nie miał z tym nic wspólnego. Oczywiście, więc to nie jest tak, tylko na pewno musimy być stuprocentowo pewni. Podobno brniemy do celu, więc tak naprawdę jakby nie zostawiliśmy sprawy tak. Cały czas gdzieś tam pracujemy nad tym. No i nie było to przyjemne. Nie było to w ogóle przyjemne. Było takie doświadczenie, że świat wirtualny gdzieś tam potrafi nas naprawdę realnie dotknąć.
Choć tak naprawdę to był profil mojej menadżerki, gdzie się haker dostał, nie do końca mój, więc tam były zdjęcia, które sobie przesyłam z menadżerką, różne umowy, pracy i tak dalej. No jakby przez tyle nielegalnych już rzeczy tam przebrnął ten haker, że myślę, że konsekwencje prawne będą poważne. I to powinno być dla niego jakby pokazanie, że to już tak nie można, a z drugiej strony pokazanie fanom, że naprawdę to wszystko, co pokazujemy i co nie pokazujemy, ale mamy w telefonie, to są rzeczy, które gdzieś tam mogą trafić gdziekolwiek i warto sobie zdać sprawę z tego, czy bylibyśmy chętni, żeby świat to zobaczył. Więc może w sumie było to potrzebne, żeby sobie uświadomić, że świat siedzi poza telefonem. Właśnie, świat realny, ważniejszy od tego wirtualnego. Ja myślę, że oprócz tego, że można pogratulować pani głosu, kariery i fenomenalnej osobowości artystycznej, to tego idealnego łączenia granicy postawienia wyraźnie. To znaczy świat realny i świat, który jest w social mediach. No tak. Czy to jest trudne, żeby tak wyraźnie odgraniczyć ten świat prywatny od tego zawodowego? Dla mnie nie. Dla paparazzi na przykład tak, czy dla niektórych ludzi na pewno tak. Dla mnie to są jasne granice, które ja gdzieś tam stawiam. Czasami ktoś ich przekroczy te granice i wtedy ja jestem jakby osobą, która gdzieś tam pokazuje, że to mi się nie podoba, bo jestem taka stanowcza, że jednak moje życie jest oczywiście gdzieś tam częściowo publiczne, natomiast już nie moich bliskich osób, mojego dziecka, czy mojego męża, czy kogokolwiek z mojego bliskiego otoczenia, są osoby, które mają prawo na swoje życie i trzeba to sobie uświadomić, że gdzieś tam nie powinni żyć z jakimś tam dużym bagażem, który ja wzięłam na siebie, a nie oni. Więc to są granice, które ja stawiam. Natomiast jakby to dotyczy mojego życia, no to rozumiem, że taki jest gdzieś tam podatek od tego, że robię to, co kocham, że kogoś to interesuje i mam nadzieję, że te granice gdzieś tam będą okej, jak dla mnie, tak dla ludzi wokół. Myślę, że tak robię to normalnie, że to nie jest tak, że nie pokazuję nic, ale też po prostu myślę, że jest normalne chcieć mieć płot wokół swojego domu czy drzwi do łazienki. No. Przedostatnie pytanie, Karel Gott, świętej pamięci. Czy miała okazję pani spotkać się w trakcie swojej? Tak, kilkakrotnie. Tak, już naprawdę musimy lecieć na koncert. Kilkakrotnie miałam okazję się z nim spotkać, też śpiewać dla niego na jego urodzinach, albo też śpiewać z nim podczas koncertu jego w dużej arenie w Pradze, więc bardzo mnie to dotknęło oczywiście. Super, bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie, marzenie jedno, które może się spełnić, znaczy żeby się spełniło. Czy może pani zdradzić jakieś jedno marzenie? Ojej, takie bardzo, bardzo banalne, ale poważne. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci, zdrowi my i codzienne uświadamianie sobie szczęścia, jakie mamy, że jesteśmy tutaj i że mamy się dobrze i możemy robić pracę, jaka nas cieszy, że fani czekają na koncert. To jest przepiękne, więc tylko uświadomienie sobie tego szczęścia. Super, bardzo dziękuję za rozmowę, życzę super koncertu i do zobaczenia za rok albo wcześniej. Dziękuję.